Alicja Szemplińska wsiada do mnie, do samochodu. Cześć. Cześć. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Chciałam cię poznać. Pasy koniecznie. No to teraz będzie muzycznie, kochani, bo obiecałam, że będzie muzycznie na sam koniec. Ja tak sobie popatrzyłam na twoje media społecznościowe, na jakieś rozmowy, wywiady i komentarze. Okej. Okay. Porównywana jesteś do polskiej Alicji Keys. To bardzo miłe porównanie. Może być? Ale ona śpiewała o Nowym Jorku, ty zaśpiewasz o Warszawie? Może pewnego dnia tak. Ja kocham Alicję Keys, byłam na jej koncercie ostatnio nawet. Tak? Właśnie ostatnio. No już prawie 2 lata temu ten czas tak szybko leci. Tak. W Krakowie, jak była w Polsce. No i jestem nią zachwycona od najmłodszych lat. Zdolna bestia, co? Na maksa. Na maksa. Powiedz, bo ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że wreszcie jesteś na odpowiednim miejscu. Co to za miejsce? Wiesz co, to jest takie miejsce, gdzie jestem przede wszystkim w zgodzie sama ze sobą, jeśli chodzi o moją twórczość. Miejscu, w którym dzisiaj mogę pochwalić się tym, że właśnie wydałam mój pierwszy album Nie Wracam, który jest totalnie osadzony w klimatach, które kocham, czyli właśnie R&B, soul, blues. Zawsze chciałam to zrobić, dlatego czuję, że jestem w odpowiednim miejscu. W odpowiednim miejscu, dokładnie. Dzisiaj jest 28 czerwca i dzisiaj jest premiera. Tak? Tak jest. Tak, zobacz, kiedyś artyści przychodzili z płytą, a teraz wszystko jest online. No to jest trochę przerażające dla mnie. No ale masz puste ręce, rozumiesz? No wiem. I to jest troszkę smutne, ponieważ ja jestem trochę starszą duszą i kocham płyty, kocham winyle. No i chciałabym mieć swoją płytę również w takim wydaniu. Nie mówię, że to się nie wydarzy, jeszcze to się nie wydarzyło, ale no chyba muszę na to jeszcze poczekać chwilkę. Trzeba na to zapracować może. Powiedz, ta twoja płyta to wspólna praca Marka Piotrowskiego, ale też Bartka Królika. Bartka, ci, którzy znają to i pamiętają, on kiedyś stał za plecami takich duetów jak Sisters, Siostry Przybysz, mam na myśli. To były takie momenty, kiedy naprawdę był taki pstryk i się okazywało, że trafiają na pierwsze listy różnych list przebojów. Liczysz tutaj na taką samą falę? Wiadomo, fajnie byłoby, gdyby odnalazło się jakieś grono odbiorców tej muzyki. Nie wiem, jak to się przyjmie, ponieważ soul wciąż jest gatunkiem bardzo niszowym w naszym kraju, nad czym ja ubolewam i dlatego robię taki album, żeby to zmienić, albo chociaż próbować to zmienić. No ale Bartek i Marek są wspaniałymi muzykami, oni odpowiadają za znaczną część tej płyty, natomiast również pracowałam z Pawłem Odoszewskim, okay, Kubą Krupskim, Duitem, więc ta lista osób, wspaniałych muzyków, z którymi pracowałam, jest pokaźniejsza, ale wszystkim jestem bardzo wdzięczna. My w tyle tutaj, jak sobie rozmawiamy, to twoja muzyka leci. Też patrząc na te opisy, jaka ta płyta ma być, jakie utwory na niej są, dużo nacisku jest tam na letni, wakacyjny przebój. Czy rzeczywiście, bo wiesz, dzisiaj 28 czerwca, wakacje się zaczęły. Czy ty też próbujesz się wstrzelić w ten moment, kiedy wszyscy są bardziej wyluzowani i potrzebują takiego, wiesz, dobrej energii i może właśnie szukają jej w muzyce. To ciekawe określenie, letni wakacyjny przebój na moją płytę, ponieważ ona jest taka bardziej, powiedziałabym, nostalgiczno-refleksyjna, moim zdaniem. To są może dwa utwory, które są bardziej w klimacie bardziej pozytywnym, reszta to jest refleksja. Więc myślę, że w tych dwóch piosenkach, w moim ostatnim singlu w duecie z Chodakiem, w Co Ty Dziś Grasz, no i oczywiście Ostatni Dzień Lata, który już jakiś czas temu miał swoją premierę, tam mamy trochę tej wakacyjnej beztroski, natomiast reszta utworów to są rozterki, przeżycia, rozkminy, które miałam przez ostatnie parę lat. Parę lat? Ty ile ty lat żyjesz, że już parę lat masz te rozkminy? 22! 22? Wow. Ale tak mówię właśnie, że już tyle lat czekam na tą płytę. Faktycznie, jak już ile to jest? Ile to jest tyle? Cztery. Cztery. Cztery lata. Cztery.
Ta droga, żeby tę płytę wydać, ona była trudna, bo ja pamiętam, 2 lata temu mogliśmy przeczytać o tobie w kontekście takiej afery dotyczącej przemocy seksualnej w showbiznesie. Ty wyraźnie powiedziałaś, że tam niektórzy mężczyźni, dużo starsi, młodym, zdolnym dziewczynom stają na drodze i to nie zawsze jest okej. Tak, poruszałam ten temat. Ten czas. Poruszałam ten temat chyba w jednym wywiadzie. Tak. Poruszam temat złych męskich zachowań również w moich piosenkach, które teraz pojawiły się. Ale ta droga do premiery twojej płyty przez takie zachowanie i przez jakieś może nawet dziwne propozycje była dłuższa? Wiesz co, nie wiem, czy przez to była dłuższa. Na pewno potrzebowałam takiego czasu, żeby gdzieś tam odnaleźć siebie, odnaleźć odpowiednich ludzi, bo tak jak wiele razy mówiłam, ta droga nie jest łatwa. Spotykasz się z różnymi osobami i zwłaszcza gdy masz 17 lat i jeszcze nie jesteś w pełni świadomą kobietą, tylko wchodzisz dopiero... Przepraszam, bo mnie to interesuje, ja wiesz, ja mam też młodą córkę, tak? I się zastanawiam, co ty wtedy usłyszałaś, bo ludzie są dobrzy, ale są też źli i przypuszczam, że musiałaś spotkać kogoś, kto miał takie złe intencje, jeżeli mówiłaś w wywiadzie o przemocy seksualnej. Wiesz co, ja... Myślę, że to nie jest przestrzeń na to, żeby tutaj opowiadać o każdej złej i dobrej osobie, którą poznałam, ale na mojej drodze spotkałam zarówno wspaniałe osoby inspirujące, z którymi jestem w kontakcie do dziś, ale poznałam też ludzi, złych ludzi, ludzi fałszywych, ludzi, którzy żerują właśnie na dziecięcej naiwności i też przestrzegam wszystkie osoby wchodzące gdzieś tam do show biznesu w młodym wieku, żeby po prostu uważać na to, bo dostałaś propozycję jakąś obrzydliwą, za przeproszeniem? Wiesz co, wydaje mi się, że nie wnikałabym w to dzisiaj. Zgubiłabym się raczej na premierze. Ale nie mówisz nie. Wiesz co, nie mówię nie, bo jakby zdarzały się jakby propozycje, jakie są w tym świecie. Zdarzają się czasami nieprzyjemne. Ale staram się nie myśleć. Ale wiesz, ale mówiąc o tym, ostrzegasz też inne młode dziewczyny, bo ty dzisiaj masz tą swoją pierwszą płytę, ale są takie, które mają 14, 15, 16, 17 lat. Tak. Żeby nagrać swoją pierwszą piosenkę albo pierwszą płytę, są w stanie zrobić wiele. A te granice trzeba postawić. Zdecydowanie. Jestem za tym, żeby stawiać granice, żeby... mieć jakby świadomość tego, że twój głos ma znaczenie. Dlatego też jakby apeluję do wszystkich młodych dziewczyn. Uważajcie na siebie i stawiajcie granice. Śpiewasz o tym też w piosenkach? Śpiewam o tym w piosenkach. Śpiewam o tym głównie w piosence Spokojnie Panowie. Myślę, że sam tytuł wyjaśnia cały przekaz. Śpiewam o tym w utworze Za dużo łez, który jest takim najbardziej właśnie intymnym, emocjonalnym dla mnie. Jeśli chodzi o te tematy, o których mówisz, to w tym utworze wchodzę najgłębiej w tą historię. No i oczywiście w tytułowej piosence Nie wracam, która była singlem, ale zarówno jest też tytułem tego albumu. No dobra, to co, będzie tam wakacyjny przebój? Myślisz, że dzisiaj masz premierę, 28 czerwca jest. Ile dajesz sobie czasu na to, że włączasz najbardziej popularne radio w Polsce, a tam słyszysz Alicjo Szemplińska, drodzy państwo, jej najnowszy przebój. No, ile czasu masz? Najpopularniejsze radio... Kiedy to się wydarzy? W Polsce wydaje mi się, że z tymi najpopularniejszymi radiami to może nie być taka łatwa, szybka sprawa, no ponieważ... Myślisz, że nie spełniasz warunków tak zwanego hita? Wydaje mi się, oczywiście chciałabym, żeby te piosenki spełniały warunki hita, natomiast, tak jak mówiłam, soul i R&B nie leci w polskim radio. Może to się zmieni z moją płytą, mam nadzieję, trzymam kciuki, radiowcy, jeśli tego słuchacie, to posłuchajcie też mojej płyty, ale niszowe, zresztą niszowe. I wiem, że
też dużo, może nie typowo mainstreamowych stacji radiowych mi wspiera i za to jestem mega wdzięczna. Właśnie zaraz jadę na kolejny wywiad do radia. No dobra, to trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki. I słuchamy, słuchajcie, od dzisiaj, 28 czerwca, jest Alicja Szemplińska. Mam nadzieję, że zrobię głośniej stację radiową i będziecie słychać. Bardzo dziękuję. Dzięki. Trzymaj się ciepło. Trzymaj się również.